Tak wygląda. Przebija się przez falę, dotrze wszędzie. O. I tutaj mamy pluton specjalny morski, nasz. Tutaj funkcjonalny pluton na rzepa, charakterystyczne dwa odłogi w kasku. Drugie zdjęcie podczas działań. Plutony pościgowe, specjalność abordaż, czyli przechodzenie na inny, przedostawanie się na inny. Powiedzcie, ile na plaża las, a też niebezpiecznie. Tutaj akurat widzimy na fotografii brzeg Zalewu Wiślanego. Trzeba Wam wiedzieć, że Zalew Wiślany ma fajną, ciepłą wodę. Wydaje się, że jest płytko, ale ma podwójne dno. To znaczy, wydaje nam się, że stoimy już na dnie, a to jest warstwa mułu. I można wejść po kolanka i jeszcze wpaść głębiej. Także zwróćcie na to uwagę, jak będziecie się kąpać. Wszystkie polskie piko mogą wiedzieć zalewie, niemniej jednak jest płytko, fajnie. Zgadza się. Malowniczo, aczkolwiek można... Też można wpaść w tak zwany wir. To znaczy wejść po łydki, wydaje się, że nie ma fali, a coś może wciągnąć. Także... Przy spokojnym morzu jest szereg dołków wypłukanych głębin, gdzie można po prostu wpaść przy płytkiej wodzie. Ale najbardziej niebezpieczna jest fala, kiedy jest fajna do zabawy, do skakania, tak? Ale fala przewraca nas w kierunku brzegu, a prąd powrotny odcina nam nogi. I to jest najbardziej niebezpieczne. Najwięcej utonięć jest wtedy, kiedy jest ciepło, jest wiatr i jest fala. Wtedy jest, no, praktycznie zawsze są utonięcia, zawsze tutaj na mierzei, zawsze są utonięcia. Jest fajnie naprawdę, ale na płytkiej wodzie można się nie ma sezonu właśnie, utopić. Żeby ktoś nie utonął. Czasami bierzemy udział w akcjach ratowniczych. Także zwracajcie uwagę na to. Nie chodź na narkotyki i do palaczy. Jest tego prawdopodobnie... przewija się tego towaru tutaj dużo. Z tego względu, że mamy sezon, jest bardzo dużo ludzi. Zresztą widzicie. Straszny natłok. Ludzie z całej Polski i z całej Europy tu przyjeżdżają różni. Tutaj właśnie mamy pieska, który leży dzisiaj też, ma ciężki dzień, bo jest gorąco, tak, ale... Ten piesek jest na narkotyki. Tak, jest to piesek do szukania narkotyków. Pilda. Pomaga nam w pracy, na ile może. Jest to tak samo funkcjonariusz, tak jak my, tylko na czterech łapach. I przy kontroli drogowej, przy dyskotekach, przy miejscach zagrożonych takimi towarami jak narkotyki, pomaga nam wyszukiwaniu, także pracy ma też sporo, ale latarka, tak samo dostrzeganie i do zatrzymywania pojazdów, żeby było lepiej widać, zwykła lornetka, ale już, żeby było lepiej widać w nocy, używamy noktowizorów, albo kamery termowizyjne. Jest to kamera termowizyjna, przenośna. Takie same kamery są, znaczy podobne kamery są zamontowane na granicy. Takie same kamery jest wyposażony ten pojazd, który tam stoi. Takie same kamery są wyposażone wszystkie jednostki pływające i latające w oddziale. Do poszukiwań osób, tak, źródeł ciepła. Brak łączności. Rakietnica. Do sygnału wzywania pomocy albo przy użyciu takich dużych naboi oświetlających, spadochronowych, do oświetlania terenu. Jeżeli działania są na otwartym obszarze, trzeba oświetlić teren. Wiadomo, że wtedy jest nas widać. Jeżeli ma nas nie być widać, używamy tego sprzętu. Jeżeli nie zależy nam na tym, czy nas widać, czy nie, oświetlamy sobie teren nabojami oświetlającymi, tak? Kolejna rzecz. Kamizelka kloodporna. Co? Nie, to jest lekka kamizelka. Pokażę Wam. Zobaczycie, ile waży lekka. Ciężkich już nie ma. I hełm, tak samo kevlarowy jak kamizelka, też lekki. Słucham? Kiedyś to miałam na sobie. To dzisiaj można jeszcze raz zrobić sobie zdjęcie. Za chwilę. Samochodu, żeby przeszukać samochód, czy jakieś pomieszczenie, gdzie znajdują się duże szkieł, to zakładane są takie specjalne buty. Troszkę kamizelki nie ma kule. Taką serię chroni tylko przed bardzo słabą amunicją. Bo nie wyobrażam sobie, żeby 7,62 zatrzymała. Nie bez przesady. Ale ta kamizelka chroni przed strzałem z tetetki. Jeżeli się orientujesz.
Tak, jest to bardzo silna broń. Krótka, broń tak. Krótkie, oczywiście. Oczywiście jest broń krótki. Mało tego, jeżeli jest to osobista Walter 16-strzałowy 9 mm P99 tak zwany. Tak, P99 plus strzelba Mossberg używana jako środek przymusu bezpośredniego przy amunicji gumowej, tak, i gazowej. Tak jak kolega wspomniał, przy strzale z gumy nikomu się nie dzieje, oprócz też może doznać złamania, ewentualnej na pewno dużych siniaków, złamania żeber i tak dalej. Niemniej jednak nie przebija się przez ciało, uniemożliwia ucieczkę. Dodatkowo można strzelać amunicją gazową. Amunicja ostra jest używana w większości tylko do... Nic się nie stało. Ja trzymam sam w domu, kolega też.